Moi drodzy, słowa Ewangelii, których wysłuchaliśmy przed chwilą, nie są przypadkowe. Ich wybór, aby wybrzmiały w Kościele w dniu wspomnienia liturgicznego święta, świętego Jana Pawła II, były niejako spełnieniem jego testamentu. Zapytany kiedyś o ulubiony fragment Ewangelii, wskazał właśnie na ten dialog Chrystusa z Piotrem. I powiedział, że bardzo często wsłuchuje się w słowa tej właśnie Ewangelii, bo one mu przypominają, że nawet papież musi być nieustannie w całym swoim życiu uczniem. Nie można bowiem raz na zawsze dać odpowiedź na pytanie Chrystusa, czy mnie miłujesz. Trzeba nieustannie do tej odpowiedzi dorastać. Trzeba nieustannie do tej odpowiedzi dojrzewać. Święty Jan Paweł II miał świadomość, że odpowiedź na to pytanie może dać, sięgając do źródeł tego, co stanowiło jego tożsamość. Na początku swojego pontyfikatu napisał w swoich zapiskach duchowych: debitor factus sum, jestem dłużnikiem. I było to podsumowanie niejako jego refleksji nad drogą, która doprowadziła go do wyboru na stolicę Piotrową. Był człowiekiem, który doświadczył Bożej miłości. Doświadczył tej Bożej miłości poprzez doświadczenie ofiary, cierpienia, ludzi, którzy byli mu bliscy. Jestem dłużnikiem. Dzisiaj, moi drodzy, stajemy przy ołtarzu Pańskim, radując się z tego święta, już po raz 10 przeżywanego, dziękując Bogu za dar Jana Pawła II dla każdego z nas, dla całego Kościoła, dla naszego narodu. I dziś ze świętym Janem Pawłem II, myślę, możemy zastanowić się nad tym, gdzie były korzenie tego przeświadczenia i doświadczenia miłości, która uczyniła go dłużnikiem. I dług tej miłości spłacał całym swoim życiem. W swoim tryptyku rzymskim zaproponował podjęcie trudu pielgrzymowania do źródeł życia, wiary i miłości. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś źródło? Gdzie jesteś źródło? Na drodze do źródła spotkanie mężczyzny i kobiety, połączonych nierozerwalnym węzłem miłości małżeńskiej, stanowi etap niezbędny dla poznania prawdy o sobie i o własnym powołaniu. Medytując nad tajemnicą miłości małżonków, papież napisał: a kiedy będą się stawać jednym ciałem, przedziwne zjednoczenie. Za jego horyzontem odsłania się ojcostwo i macierzyństwo. Sięgają wówczas do źródeł życia, które są w nich. Sięgają do początku. Wiedzą, że przeszli próg największej odpowiedzialności. Drodzy bracia i siostry, owo osiąganie do źródeł życia stawia rodziców wobec największej odpowiedzialności. Nie chodzi jedynie o odpowiedzialność za życie fizyczne dzieci, ale także, a może przede wszystkim, o odpowiedzialność za przekazanie im prawdy o tym, który jest źródłem miłości, która jest początkiem życia i jego celem. O tym, który daje życie i powołuje do wspólnoty ze sobą, to znaczy do świętości. To właśnie w rodzinie człowiek poznaje swoje powołanie i rozpoczyna drogę do świętości. To tu uczy się odpowiadać na Chrystusowe pytanie: czy Ty mnie miłujesz? Bo odpowiedź może zrodzić się tylko z doświadczenia miłości.
człowiek może dać to, co otrzymał. W homilii podczas mszy kanonizacyjnej błogosławionej Kingi Królowej w czerwcu 1999 roku papież wypowiedział znamienne słowa. Święci nie przemijają. Święci pragną świętości. Święci żyją świętymi. I wskazał rodzinę jako środowisko, w którym zrodziło się pragnienie świętości u królowej Kingi. W rodzinie wzrastało, umacniało się, przynosząc dojrzały owoc pełni życia chrześcijańskiego. Każda świętość, moi drodzy, ma bowiem swoje pochodzenie boskie, bo jej źródłem jest sam Bóg udzielający człowiekowi łaski, ale posiada także swoją ludzką genezę, zapuszczając swe korzenie w środowisku i w okolicznościach życia, które towarzyszą drodze chrześcijańskiego dojrzewania. Mówiąc o świętości, o jej pragnieniu i zdobywaniu, trzeba zastanowić się, w jaki sposób tworzyć właśnie takie środowisko, które sprzyjałoby dążeniu do niej. Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski, miasta, w końcu cały kraj stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziaływają dobrocią, wiernością, nauce Chrystusa, świadectwem codziennego życia, sprawiając duchowy wzrost każdego człowieka. Potrzeba świadectwa. Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła własnej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości. W liście do rodzin z 1994 roku Jan Paweł II napisał, że poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości. Rodzina znajduje się pośrodku tego wielkiego zmagania między dobrem a złem, między życiem a śmiercią, między miłością a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem. To właśnie rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, żeby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie, Odkupicielu człowieka, tym, który jako pierwszy nas umiłował. Wsłuchując się w moc papieskiego przesłania, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że mają one korzenie właśnie w osobistym doświadczeniu. Są to słowa świadka wielkiej prawdy o rodzinie jako środowisku, miejscu wzrastania do świętości. On bowiem doświadczył tej prawdy we własnej rodzinie. Kiedy przybył do ojczyzny w 99 roku na Wadowickim Rynku, powiedział: po synowsku całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność opatrzności Bożej za dar życia przekazany przez moich rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia w niespokojnych czasach. Papież nosił w swym sercu wdzięczność wobec swojej rodziny. Zachował ją w pamięci i w modlitwie. Zdjęcie rodziców towarzyszyło mu zawsze. Obecne w jego pokoju, na stoliku przy łóżku. Chociaż swoich najbliższych miał krótko, to jednak właśnie rodzina ukształtowała jego system wartości, sposób myślenia. To od matki i ojca nauczył się wszystkiego, z czym poszedł w dorosłe życie. Spuścizną, którą otrzymał po rodzicach, było świadectwo ich miłości wzajemnej i wiary w Boga. To właśnie jego rodzina stała się pierwszą szkołą świętości. Tu nauczył się, czym ona naprawdę jest. Bardzo krótko mógł cieszyć się obecnością swojej matki Emilii. Odeszła z tego świata w wieku 45 lat, gdy mały Karol miał zaledwie 9 lat. Już po urodzeniu pierworodnego syna Edmunda zaczęły się jej problemy zdrowotne, których jedną z konsekwencji były kłopoty związane właśnie z macierzyństwem. Urodzona w 1916 roku córeczka Olga żyła jedynie 16 godzin, a gdy oczekiwała pani Emilia na narodzenie trzeciego syna, Karola,
rokowania co do przebiegu ciąży i jej wpływu na jej zdrowie były bardzo niepokojące. Mimo wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństwa podjęła ryzyko. Nie baczyła na własne zdrowie. Zaufała Bogu i powierzyła siebie i dziecko opiece Matki Bożej. Znamienne, jak mówią świadkowie, kiedy urodził się Karol, przez otwarte okno pokoju słychać było bicie dzwonu kościelnego, a płacz narodzonego dziecka łączył się z głosami wiernych, którzy uczestnicząc w nabożeństwie majowym śpiewali litanie loretańskie ku czci Najświętszej Maryi Panny. Było to niemalże proroctwo tej więzi, jaka miała nawiązać się w życiu Karola z osobą Matki Chrystusa. Dom rodzinny Wojtyłów. Było to miejsce miłości, pokoju. Był bardzo religijny. W pierwszych latach życia Karol to głównie matka wychowywała synów. Ojciec poświęcał się pracy zawodowej, aby zapewnić rodzinie skromne, ale godziwe warunki egzystencji. To matka nauczyła ich znaku życia i pierwszych modlitw prowadziła do kościoła, tłumaczyła, jak w życiu ważna jest wiara. Cieszyła się, gdy mały Karol został ministrantem. Niestety, kiedy miała 7 lat, jej choroba mocno się nasiliła. Kiedy Karol miał 7 lat, jej choroba mocno się nasiliła. Nie wychodziła z domu i z biegiem czasu już tylko leżała w łóżku. I taki właśnie obraz matki miał w pamięci Jan Paweł II, który przyznał, że to właśnie od niej, od matki, nauczył się cierpienia, tego wymiaru życia ludzkiego, które później, z biegiem lat, stało się głównym wymiarem jego egzystencji i tą szkołą, w której do perfekcji doprowadził odpowiedź na pytanie Chrystusa: czy mnie miłujesz? Kiedy umarła Emilia, to ojciec, Karol senior, stał się pierwszym i głównym wychowawcą synów. Po pogrzebie żony zabrał ich obu na pielgrzymkę do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pragnął im pokazać, co jest w życiu najważniejsze. Była to bardzo ważna lekcja, którą przyszły papież zachował w swym sercu na zawsze. I to Kalwaria była jego umiłowanym sanktuarium, do którego jako kapłan, biskup, a potem papież często pielgrzymował. Życie nie rozpieszczało Karola Wojtyły seniora. Bardzo szybko, bo mając zaledwie 2 lata, on także stracił swoją mamę. Jako 14-latek musiał przerwać edukację, by pracować w zakładzie krawieckim ojca. A kiedy ukończył 21 lat, został powołany do służby w armii austriackiej i podjął decyzję o pozostaniu w wojsku na stałe. Po śmierci żony cały oddał się wychowaniu kochanego Lolka. Był mu ojcem i matką. I był z nim blisko, zawsze. Po latach papież wspominał: moje lata chłopięce i młodzieńcze łączą się przede wszystkim z postacią ojca, którego życie duchowe po stracie żony i starszego syna niezwykle się pogłębiło. Patrzyłem z bliska na jego życie. Widziałem, jak umiał od siebie wymagać. Widziałem, jak klękał do modlitwy. Ojciec, który umiał sam od siebie wymagać, w pewnym sensie nie musiał już wymagać niczego od syna. Patrząc na niego, mówił papież, nauczyłem się, że trzeba sobie samemu stawiać wymagania i przykładać się do spełniania własnych obowiązków. Mojego ojca uważam za niezwykłego człowieka. Żyli razem do chwili śmierci seniora w 1941 roku. Bardzo bliska relacja łączyła także przyszłego papieża z bratem Edmundem. Mimo dużej różnicy wieku, obaj bracia byli ze sobą zżyci. Ta więź się pogłębiła, gdy po śmierci matki Karola, Karol razem z ojcem co niedziela przyjeżdżał do Edmunda do Bielska, gdzie ten pracował w szpitalu miejskim. Wędrowali wówczas razem po górach. Dzielili też wspólne pasje aktorskie. Wystawiali teatrzyki pacjentom, dając im okazję, aby choć na chwilę zapomnieli o swoich dolegliwościach i o cierpieniu. Obaj byli bardzo wrażliwi na ludzkie cierpienie. Ale i bratem nie było dane Karolowi cieszyć się długo.
Jesienią 1932 roku młody, dobrze zapowiadający się lekarz Edmund Wojtyła został zastępcą ordynatora oddziału zakaźnego. A wkrótce potem do szpitala trafiła osoba chora na szkarlatynę. Żaden z lekarzy nie chciał się nią zająć w obawie przed zakażeniem się tą nieuleczalną wówczas chorobą. Doktor Wojtyła nie miał wątpliwości. Bez wahania zdecydował się na udzielenie pomocy. Niestety zmarła i pacjentka, i po 10 dniach również Edmund, który zakaził się skarlatyną. Święci nie przemijają. Święci pragną świętości. Święci żyją świętymi. To już 10 raz, kiedy świętujemy święto liturgiczne świętego Jana Pawła II. I to już kolejny raz możemy być wdzięczni Bogu za dar tej beatyfikacji, a potem kanonizacji. 7 maja 2020 roku rozpoczął się w Bazylice Wadowickiej proces beatyfikacji Kamili, Emilii i Karola Wojtyłów. A jeszcze wcześniej, bo już w 1997 roku we Włoszech, zawiązał się komitet do spraw beatyfikacji Edmunda Wojtyły. Drodzy bracia i siostry, jakże to piękny przykład świętości, która stała się treścią życia rodziny, chrześcijańskiej rodziny. W prostocie życia codziennego Wojtyłowie przeżywali dar ducha wiary i miłości. Emilia i Karol podjęli trud odpowiedzialności, ukazania synom źródła sensu tego wszystkiego, co składa się na ludzkie życie. Ukazali we własnej relacji źródło miłości, którym jest Chrystus. Przykładem własnego życia mówili o Bogu, zachęcali do przyjaźni z Nim i do poszukiwania dróg wiodących do zjednoczenia z Chrystusem. Byli świadkami Boga, odważnymi i potrafili wyzwolić w synach siły dobra, których źródłem jest właśnie Chrystus. Dzisiaj zgromadzeni w tym sanktuarium, w święto liturgiczne świętego Jana Pawła II, zechciejmy odnowić w naszych sercach pragnienie świętości. Zechciejmy raz jeszcze podjąć w naszych rodzinach wysiłek codziennego dochowywania wiary Chrystusowi. Niech przykład świętej rodziny, w której zrodziło się i dojrzewało pragnienie świętości Jana Pawła II, zachęca i nas, aby trwać mocno przy Chrystusie, aby On trwał w nas. Nie pozwólmy, aby w naszych sercach, w sercach ojców i matek, synów i córek zagasło światło świętości i miłości Boga. Niech blask tego światła kształtuje przyszłe pokolenia świętych na chwałę Bożego imienia. Amen.